11 2011 roku w Polsce chuligani zmienili oficjalne uroczystości państwa, zakłócili te uroczystości. Dodatkowo, jak wszyscy mogą sobie odsłuchać, tu już się dowiedziałem z naszego biura prasowego, że będzie wysłana do wszystkich mediów ten link do odsłuchania, opluto mundur polskiego żołnierza. Zaczepiono kolegę. Koledzy mają orzełki na czapkach. Proszę zwrócić uwagę, kolega ma też orzełek na czapkach. Na zdjęciach zamieszczonych w TVN, w stacji TVN, kontakt TVN24.pl jest ewidentnie widać, że kolegom zrzucono te czapki historyczne na ziemi, leży na asfalcie czapka z orłem. A człowiek ubrany właśnie tak, jak byli ci ubrani z tymi kołami w kapturach, jak niemiecka Antifa, szarpie się z kolegą, wyciągając mu historyczną broń, która się tak naprawdę nadaje do parady. To jest rzecz absolutnie żenująca. Ja myślę, że to pytanie jest bardziej do polityków, czy oni zechcą teraz zmienić prawo tak, ażeby nigdy już koledzy nie byli narażeni na takie sytuacje. Ja muszę przyznać, że byłem pierwszy raz po cywilnemu 11 listopada, a tak zawsze chodzę w tych paradach. Nigdy nie było takiej sytuacji. Były to, te parady się odbywały za rządów Millera, za rządów Marcinkiewicza, Kaczyńskiego, Donalda Tuska. Nigdy takiej sytuacji nie była w tym roku. Jesteśmy tutaj po to, żeby rzeczywiście zmienić prawo. Jesteśmy też po to, żeby za rok, 11 listopada, to się już więcej w Polsce nie powtórzyło. Jeszcze powiem Państwu jedną taką rzecz. Nie wiem, czy koledzy to samo odczuwają, ale jest duży dysonans ze mną. Jak wejdziecie Państwo na dobroni.pl, na forum nasze, to jest kilkaset wpisów. Jest duży dysonans między tym, co wydarzyło się w kanałach telewizyjnych, że nie było pokazywane ta parada, a była pokazywana cały czas walka tych chuliganów na skrzyżowaniu Marszałkowska Plac Konstytucji. Jest duży dysonans między tym, co faktycznie miało miejsce 11 listopada, a tym, co widzieliśmy na ekranach, a jednak w internecie i na forach internetowych jest inaczej. Tak po prostu nie można robić, należy pokazywać to w całości, tak jak to faktycznie, szanowni Państwo, było. Ja poczuwam się oczywiście do tego pytania, też do pewnych wniosków, jeżeli chodzi o zmianę prawa. Proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy pokazywane, że kończy się nam czas. Chciałem jeszcze pokazać na ekranie jedną rzecz, jak instruowały się grupy, które zaatakowały. Szanowni Państwo, to jest oficjalna strona Antify, tej, która zakłóciła na Nowym Świecie spokój. Proszę zwrócić uwagę, jak byli instruowani. Na akcji zawsze ruszaj cześć, wy. Nie ma nic gorszego niż konfrontacja, w której jesteś pijanymi. Miej ze sobą wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić za taksi w razie czego. Zawsze, kiedy możecie, maskujcie się. Poza tym czapki z daszkiem i kaptury utrudniają identyfikację w przypadku operowania w terenie, gdzie są policyjne kamery. Prawda? Nigdy nie próbujcie robić zbyt dużo rzeczy na raz. Należy wycofać się z terenu po pierwszym udanym uderzeniu. Zbyt długie przebywanie w miejscu operowania zwiększa ryzyko zatrzymania. To jest instrukcja, która okazała się, nie wiem dlaczego ci różni panowie profesorowie, socjologowie w telewizji o tym nie mówią, ale to jest instrukcja, która okazała się w internecie, jak należy tego 11 listopada po prostu walczyć na ulicach. I teraz idzie sobie oficjalna, piękna, kolorowa parada wojsk historycznych. Jest konfrontacja, zrzucenie czapki, oplucie. Proszę Państwa, oplucie munduru, na którym jest orzeł. Państwo może tego nie czujecie, ja ten mundur historyczny noszę, to jest stowarzyszenie historyczne. Ale oplucie munduru z orłem jest traktowane jako rzecz haniebna. Nigdy w Polsce nie było to traktowane ze spokojem. To jest rzecz haniebna. Jak Państwo sobie wyobrażacie, jak koledzy mogliby zareagować, jeżeli Państwo byście założyli ten mundur i ktoś podchodzi, krzyczy po niemiecku, 11 listopada krzyczy po niemiecku, to jest jakaś, nie wiem, ktoś to wymyślił i pluje na ten mundur. Czy jak zachować spokój, ale jak Państwo odsłuchacie to, co nagrało Radio Z, to jednak ci żołnierze mówią do szeregu, nie dać się sprowokować. Bardzo duże opanowanie, do szeregu, nie dać się... Szacunek dla kolegów, naprawdę. Tak. Byli bardzo opanowani. Zresztą nie było żadnej możliwości jakiegoś takiego, bo od razu, wiecie Państwo, jak oni doszli do nas do kolumny, to od razu ta informacja została przesunięta przez całe 350 osób, które w tej kolumnie stało, prawda? Nikt z defilujących
nie miał zamiaru w żaden sposób odgrywać się na kimkolwiek za to wydarzenie, które zaszło. Natomiast wszyscyśmy byli oburzeni tym, że kolumna, która miała się Nowym Światem, została skierowana na dół, tak, i poszła bokiem, zupełnie bez ludzi, bez widzów, którzy nas czekali. Potem do Muzeum Wojska Polskiego, potem szedłem przez miasto zresztą w mundurze po godzinie 15, bo samochód zostawiłem pod Kalą Mirowską. Dziesiątki ludzie podchodzili się, pytali, kiedy będzie defilada historyczna? Kiedy będzie ta defilada? Bo my wszyscy stoimy, czekamy, proszę Państwa. Dlaczego was nie tutaj nie było? To o to tak naprawdę chodzi, że wyobraźcie sobie Państwo, że na 14 lipca we Francji ktoś zatrzymuje defiladę kirasjerów francuskich? Albo na przykład na Placu Czerwonym defiladę Armii Czerwonej, współczesnej Armii Rosyjskiej? Proszę Państwa, no to nas najbardziej boli, że nasze przygotowania wielotygodniowe, ustalenia, treningi zostały sprowadzone do tego, że poszliśmy bokiem, że zablokowano oficjalne obchody święta 11 listopada, święta wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Ja przepraszam, bez mikrofonu, bo zostało tutaj odebrane. Jedno proste pytanie. Na stronie porozumienia 11 listopada, którego szereg również wchodzi organizacja polityki politycznej, jest, mam nadzieję, że jeszcze wisi, w każdym razie zaproszenie grup z Niemiec, jest porozumienie 11 listopada, będzie dumne, jeżeli faktycznie antyfaszyści z Amsterdamu czy Berlina wesprą naszą blokadę. Stąd moje pytanie, czy Państwo będą żądali też jakiegoś zadośćuczynienia od tych organizacji? Szanowni Państwo, koledzy powiedzieli, że nie chcą się awanturować. Ja myślę, że wszyscy to widzą w internecie. Szkoda, że mało troszeczkę w kanałach telewizyjnych. Wszyscy to widzą w internecie. Widzą to, słyszą to, jest nagranie. Setki, tysiące wejść na to nagranie Radia Z, gdzie krzyczy, że są krzyki po niemiecku i jest krzyk kolegi żołnierza o pluto polski mundur, o pluto mnie. Jest też, są też zdjęcia zamieszczone w internecie. Policja to widzi. Widać tego człowieka, ma przez policjantów zdarty ten kaptur, biegnie z graja z pałami. Wszystkich tych widać. Jeżeli prokuratura zechce wyciągać jakieś konsekwencje, to proszę bardzo. Natomiast koledzy, z tego co rozmawiałem z kolegami moimi z Legii Nadwiślańskiej i z innymi kolegami, nie chcą się awanturować. My jeździmy po całej Europie, nigdy nie byliśmy zaczepieni na bardzo różne uroczystości, od małych miasteczek do Berlina, włącznie Lipska. W przyszłym roku jedziemy też na przykład na terytorium Rosji. Nigdy nie byliśmy zaczepieni i jeżeli chodzi o grupy historyczne, nie będziemy do żadnych sądów wchodzić. Przyszliśmy tu po to, żeby zwrócić uwagę na to, żeby się to więcej nie powtórzyło. A ja jeszcze powiem, że zamiast mszczenia się czy do jakichś zadośćuczynień, uważam, że powinniśmy popracować nad edukacją wzajemną. Ja mogę się spotkać chętnie z młodymi Niemcami i opowiedzieć im, że ich przodkowie 11 listopada potrafili pogadać, dogadać się i wyszli, i jedna i druga strona, każdej ze stron pozwoliła wyjść z Warszawy z honorem, proszę Państwa. Trzeba to przypominać. Nie wolno dzielić ludzi, tylko starać się poszukiwać z każdym mostów wspólnych tematów, wspólnych tego, co nas łączy, a nie dzieli. Proszę Państwa, żyjemy w Europie i ta Europa powinna nam pomóc w tym, żebyśmy się wzajemnie dogadali. Dziękujemy pięknie.